tym, że są odpuszczane wszystko najgorszego. Żeby Putin do nas nie przyszedł. Żeby szczęśliwa była ta Polska. Już dość było, no nie? Przez 8 lat. Czego Polacy życzą politykom na święta i na Nowy Rok? Czego życzą sobie? Czego życzą Polsce? Zapytaliśmy o to na bazarze. Zdrowych, szczęśliwych, błogosławionych świąt. Spokoju. Spokoju i pojednania. I to wszystko. Żeby były lepsze rządy. Spokoju. Spokoju w kraju, bo zaczyna się gorzej niż było. Prawdę. Przede wszystkim prawdę. No, a nie zakłamania. Już dość było, no nie? Przez 8 lat. No i wszystkiego najlepszego, zdrowych świąt. Życzę głównie panu Kaczyńskiemu, żeby zmienił troszkę stosunek do wrogiego dla siebie, według niego obozu. Powinien zmienić, definitywnie powinien się, w ogóle powinien się zmienić. Myślę, że ci, co przychodzą zdrowia i żeby byli odpowiedzialni za to, co mówią. Wszystkim, żeby przestali się kłócić między tam... W Sejmie. Żeby prowadzili tak wszystko, jak jest, jak się w domu prowadzi. O. A do kogo te życzenia tak bardziej pani kieruje? Do wszystkich polityków. Jak każdy polityk będzie rządził tak, jak jest w domu, to będzie dobrze. I żeby nabrali trochę rozsądku do tego, co robią, no bo to jest żenada po prostu. Opamiętania. Żeby trochę przestali się, kurde, żreć, tylko żeby się wzięli za to, żeby to Polską rządzić, a nie im się, kurde, między sobą. To, co się teraz dzieje, to czy właśnie ze względu na sytuację, jaka jest na wschodzie, czy na Bliskim Wschodzie. Żeby w niektórych, jak to się mówi, wymowach były mądrzejsi i nie robiły takich głupot, jak teraz się obecnie robi. Żeby szczęśliwa była ta Polska dla ludzi. Żeby Putin do nas nie przyszedł. Tego życzę wszystkim, panom też. Spokoju, spokoju, żeby się politycy dogadali. To jest najważniejsze. Żeby było lepiej dla nas, dla ludzi, dla Polski. Czego by pan życzył Donaldowi Tuskowi na Nowy Rok? No co bym mu życzył? To, co zrobił, to jest bardzo fajne. To, co zrobił. Bo inaczej byśmy żyli w ciemnocie. Życzę mu cierpliwości, wytrwałości w tworzeniu rządu i wszystkiego dobrego. A tym, że są odpuszczane wszystkiego najgorszego. A dlaczego? A dlatego, że mi się nie podobają. No, przede wszystkim zdrowia wszystkiego najlepszego. Pociechy z rodziny i coś tam więcej. No. I powodzenia w pracy. Rozumu więcej. A dla Jarosława Kaczyńskiego? Bez zdrowia. Co będę mu życzyć? Nie przepadam za nim, ale tutaj zdrowia życzę mu. I niech już odejdzie sobie na emeryturę, niech sobie w foteliku posiedzi. Zdrowia się życzę wszystkim. Ja nie jestem wybredny, nie będę tutaj mówił, że jednego lubię, drugiego nie lubię. Nie dzielę ludzi na lepszych, gorszych. Wszystko zależy od tego, czy człowiek jest w miarę kompetentny, żeby pokazać, że jest coś wart w życiu i że potrafi coś zrobić dla Polski. Żeby trochę było lepiej w tej Polsce, szczególnie może dla handlarzy czy coś takiego, no... A dla Tuska to chyba się nie wypowiem. A dla Jarosława Kaczyńskiego? No to mówię, no jak rządzili, tak rządzili. Było, nie było źle, a myślę, że będzie trochę gorzej. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego, co tylko możliwe. A dla Donalda Tuska? Wszystkiego najgorszego. Czego by pani na przykład życzyła politykom opozycji na święta? No, żeby rządzili lepiej niż poprzednia ekipa przede wszystkim. Żeby byli mądrzejsi, żeby nie robili podziałów między ludźmi, żeby po prostu no, byli lepsi. Życzę im siły i żeby się sprawdzili.